Witajcie, kochani. Nazywam się Julita Tratnerska-Albisz-Biszi, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Dzisiaj zapraszam Was na podcast o tym, czy porównywanie się do innych ma sens. I od razu na samym wstępie zaznaczę, że odpowiedź brzmi nie. Takie działanie nie tylko nie ma sensu, ale także pozbawione jest wszelkiej logiki. W dalszej części podcastu wyjaśniam, dlaczego tak właśnie jest. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam do słuchania. Zacznę może od dość zaskakującej informacji, a mianowicie od tego, że to nie Ty porównujesz się do innych, a robi to Twój wewnętrzny krytyk. Wewnętrzny krytyk to taki wewnętrzny głos, który został w nas zasiany przez różne osoby, najczęściej te, z którymi mieliśmy do czynienia we wczesnych latach naszego rozwoju i które przekazały nam takie krytyczne spojrzenie na samego siebie, bo albo same miały krytyczny stosunek do siebie, albo co gorsze, miały taki stosunek do Ciebie i ciągle za coś Cię krytykowały przy jednoczesnym niedostrzeganiu Twoich zalet i aspektów, w których radzisz sobie świetnie. Tak naprawdę Ty sam nigdy nie porównywałbyś się do innych, bo jesteś zbyt mądry, żeby robić coś tak pozbawionego sensu i w dodatku niezgodnego z logicznym myśleniem. Aby dokładnie zobaczyć ten brak logiki i racjonalnego podejścia w porównywaniu się do innych, prześledźmy najczęściej występujące przykłady takich właśnie porównań. Przykład pierwszy. Porównywanie się do wybranej jednej cechy danej osoby, czy to cechy wyglądu, czy charakteru, i poczucie bycia gorszym od tej osoby, bo w tym właśnie jednym aspekcie wypada lepiej. Na przykład. Możesz czuć się gorszy od koleżanki czy kolegi, bo fajnie się ubiera, a Ciebie nie stać na takie ubranie. Albo czujesz się gorszy od kogoś, kto jest bardziej pewny siebie niż ty. Występuje tu podstawowy błąd poznawczy, polegający na wnioskowaniu o całości na podstawie tylko jednej cechy. Czyli ona jest fajniejsza ode mnie, bo się fajnie ubiera. A co z pozostałymi cechami tej osoby? Czy fajny ubiór rzeczywiście jest wystarczającym dowodem na to, że ktoś jest fajną osobą? A co z charakterem na przykład? Może ta osoba jest zapatrzona w siebie? Może oprócz własnego wyglądu nie ma wielu innych rzeczy, którymi się interesuje w przeciwieństwie do Ciebie? Tak samo wygląda to w przypadku podejścia on jest fajniejszy ode mnie, bo jest bardziej pewny siebie. Ja jestem w związku z tym mniej atrakcyjny od niego. Czy pewność siebie jest wystarczającym dowodem, żeby stwierdzić, że ktoś jest fajny i atrakcyjny? A może zdecydowanie wygrywasz z nim na przykład w empatii czy wrażliwości, której może tej osobie trochę brakuje? Może jesteś lepszym słuchaczem niż ta osoba. Niestety wewnętrzny krytyk jest zbyt ograniczony, żeby mieć tak szeroką perspektywę i zobaczyć, że może rzeczywiście w jakichś aspektach radzisz sobie gorzej niż kolega czy koleżanka, ale w innych pewnie wypadasz lepiej. Tak więc porównywanie się do jednego wybranego aspektu jakiejś osoby i wnioskowanie na tej podstawie, że jesteś gorszy od niej całościowo, jest obarczone błędem poznawczym, po prostu nie ma sensu. Przykład drugi. Słynne porównywanie się do profili społecznościowych, na przykład na Facebooku. To już ewidentnie musi być robota wewnętrznego krytyka, bo jestem przekonana, że Ty doskonale wiesz, co się na takich portalach umieszcza i że często jest tam tylko to, co ta osoba chce nam pokazać, a nie ma tego, czego pokazać nam nie chce. Czyli jest tam tylko jasna strona życia, a każdy z nas ma przecież tę ciemniejszą stronę życia, której na portalach społecznościowych się nie pokazuje. Zastanów się. Czy ktoś umieściłby zdjęcie, jak siedzi w dresie na kanapie i objada się czekoladą? Albo jak właśnie zalewa się łzami po rozstaniu? A przecież wiadomo jest, że takie momenty są obecne w życiu prawie każdego z nas. Czy wstawiając zdjęcia z jakiejś podróży, z jakiejś wakacji, wstawiamy zdjęcia jak właśnie siedzimy obrażeni, bo pokłóciliśmy się z drugą połówką? Oczywiście nie. Za to wstawimy zdjęcia, jak to objęci uśmiechamy się na tle jakiegoś pięknego widoku, nawet jeśli przed godziną mieliśmy ochotę się pozabijać. Słuchajcie, w tym momencie przychodzi mi do głowy właśnie pewne znane mi małżeństwo. Wybrali się oczywiście do ciepłego kraju na wymarzone wakacje. Codziennie wstawiali nowe zdjęcia na swoje profile na Facebooku. Zdjęcia jak z bajki, bo po prostu raj na ziemi.
A po powrocie dowiedziałam się, że oni się tam prawie rozwiedli, mieli ochotę w ogóle wracać osobnymi samolotami. Po prostu dawno nie spędzali ze sobą tyle czasu i kłócili się o najmniejszą głupotę i te ich wspólne wakacje były piekłem. Ale ktoś, kto wyciągałby wnioski na podstawie tylko zdjęć, umieszczonych zdjęć, byłby przekonany, że to były wakacje marzeń. Tak właśnie zwodzić nas mogą profile na portalach społecznościowych, bo taki profil jest tylko połową prawdy lub wykreowanym sztucznie wizerunkiem tej osoby. A my z tą naszą całą prawdą o sobie samych porównujemy się do tych sztucznie wykreowanych profili. I oczywiście wiąże się to często z bardzo dużym cierpieniem. Dlatego naprawdę porównywanie swojego prawdziwego życia do sztucznego profilu na Facebooku nie ma sensu. Jeśli przeglądasz profile swoich znajomych w takim właśnie celu, to zauważ to i przywołaj fakty, które jasno świadczą o tym, że taki profil nigdy nie pokaże Ci całej prawdy o życiu tej osoby, więc po prostu nie ma możliwości dokonania obiektywnego porównania na tej podstawie, bo mamy tylko bardzo wybiórcze dane na temat życia tej osoby. Przykład trzeci. Porównywanie się do innych, zapominając, że każdy z nas miał inny start, czyli inne predyspozycje genetyczne i inne środowisko, w którym dorastał. To jest rzecz niezwykle ważna. Ale wewnętrzny krytyk nigdy nie bierze tego pod uwagę, bo, jak już wspominałam, jest istotą zbyt ograniczoną, żeby zauważyć takie oczywistości. Zobaczcie, jeśli robione są jakiekolwiek badania naukowe, to aby wyciągnąć najbliższe prawdy wnioski z tych badań, konieczne jest, aby każdej badanej osobie stworzyć bardzo podobne warunki, po to, by wykluczyć wpływ innych czynników na to badanie. I tak samo jest z porównywaniem się do innych. Jeśli naprawdę chcielibyśmy z tych porównań wyciągnąć prawdziwe wnioski, musielibyśmy wziąć osoby o takich samych predyspozycjach genetycznych jak nasze i dodatkowo musielibyśmy umieścić ją od najmłodszych lat w takim samym środowisku, w jakim my wzrastaliśmy. Jest to oczywiście niemożliwe, bo nawet rodzeństwo wzrastające często w bardzo podobnym środowisku, na przykład z tymi samymi rodzicami, może mieć inne cechy temperamentalne czy uwarunkowane genetycznie różne predyspozycje genetyczne. Więc dokonywanie porównań nawet między rodzeństwem jest pozbawione sensu. Czyli poczucie bycia gorszym od koleżanki czy kolegi, który jest na przykład bardziej pewny siebie, nie ma sensu, bo przecież drugą osobę kształtowały zupełnie inne czynniki. Dodatkowo najprawdopodobniej cechy temperamentalne tej osoby, które są uwarunkowane genetycznie, sprawiają, że pewność siebie przychodzi jej łatwiej niż Tobie. Za pewność siebie lub jej brak może być na przykład odpowiedzialna cecha temperamentu zwana reaktywnością emocjonalną. Reaktywność emocjonalna mówi nam o tym, jak silnie nasz układ nerwowy reaguje na bodźce wywołujące emocje. Jeśli ktoś ma wysoką reaktywność emocjonalną, to będzie silnie reagował na różne sytuacje wywołujące emocje. A co za tym idzie? Będzie osobą bardziej wrażliwą i mniej odporną na stres. Tak więc, jeśli tak właśnie jest u Ciebie, to zabieranie głosu na przykład na spotkaniach towarzyskich będzie powodowało u Ciebie dużo większy stres niż u osoby, która jest nisko reaktywna, czyli u której taka sytuacja wywoła po prostu dużo mniej emocji. Nie dlatego, że jest lepsza od Ciebie, ale dlatego, że po prostu ma mniej wrażliwy układ nerwowy. Tak samo jest z kolejną cechą temperamentu, czyli z aktywnością. Z kolei ta cecha mówi nam o tym, jakie jest nasze zapotrzebowanie na bodźce z zewnątrz, żeby czuć się dobrze. Jeśli Twoja koleżanka czy kolega mają duże zapotrzebowanie na bodźce z zewnątrz, to nic dziwnego, że ciągle gdzieś wychodzą, nie wiem, biegają codziennie, spotykają się codziennie z innymi ludźmi. Po prostu taka osoba tego potrzebuje. Jeśli Twoja aktywność jest niższa, to będziesz potrzebować mniej bodźców i w naturalny sposób będziesz wolał po pracy wrócić do domu i ewentualnie wyjść gdzieś w weekend. A zamiast biegania wybierzesz pewnie spacer albo jogę. Nie dlatego, że jesteś nudny i leniwy, a tamta osoba taka fajna i interesująca, ale dlatego, że różnicie się poziomem genetycznie uwarunkowanej aktywności. I teraz chcę powiedzieć rzecz najważniejszą. Zarówno niska aktywność, jak i wysoka aktywność mają swoje zalety.
Tak samo wysoka reaktywność emocjonalna ma swoje zalety i niska reaktywność emocjonalna ma swoje zalety. Trzeba je tylko odkryć i nauczyć się z nich korzystać, zamiast porównywać się do osoby na przykład bardziej aktywnej. Kochani, mam nadzieję, że omawiając te trzy przykłady, moim zdaniem najczęściej występujących porównań z innymi, przynajmniej w jakimś stopniu przekonałam Cię, posługując się oczywiście faktami, że porównywanie się do innych jest pozbawione sensu i wbrew logice. Dlatego, gdy tylko usłyszysz, że Twój wewnętrzny krytyk znowu zaczyna porównywać Cię do kogoś, powiedz mu stop. Przestań mu wierzyć, bo to, co robi, jest głupie i bezpodstawne. A jeśli chcesz się rzeczywiście do kogoś porównywać, to porównuj się do samego siebie. Swoje wyniki w jakimś aspekcie porównuj do własnych wyników jakiś czas temu. Tylko takie porównywanie ma sens i tylko takie porównywanie naprawdę powie Ci, czy zrobiłeś jakiś postęp. Jeśli chodzisz na przykład na kurs językowy, to nie porównuj swoich wyników do osoby najlepszej w grupie, bo prawdopodobnie ta osoba, skoro jest najlepsza w grupie, ma zdolności językowe, genetycznie uwarunkowane. Albo po prostu może ma więcej czasu niż Ty, żeby popracować trochę między lekcjami. Za to porównaj swój poziom w tym języku do własnego poziomu, na przykład sprzed pół roku. Czy zrobiłeś od tamtej pory jakiś postęp? Bardzo zachęcam Cię do takich właśnie porównań z samym sobą i do kategorycznego mówienia Twojemu wewnętrznemu krytykowi stop. Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że w jakiś sposób skorzystałeś z tego, o czym tu powiedziałam. Jeśli tak, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia polubienia czy komentarza. Jeśli uważasz, że ten podcast byłby interesujący dla innej osoby, podziel się z nią tym materiałem. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych podcastach.